Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram drugą sesję Rady Miasta. Na podstawie ilości radnych stwierdzam kworum. Obrady są prawomocne. Przedstawię Państwu porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad to już nastąpiło. Drugi punkt, przedstawienie porządku obrad. Trzeci punkt, przyjęcie protokołu z 68 i pierwszej sesji Rady Miasta. Czwarty punkt, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Piąty punkt, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsze, dokonanie zmian w budżecie miasta na 2024 rok. Drugi punkt, zasad otrzymywania diet przysługujących radnym Rady Miasta Górowo-Iławeckie. I trzeci, ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta. Punkt szósty, zgłoszenie poszczególnych radnych do składów komisji Rady Miasta Górowo-Iławeckie. I punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Punkt ósmy. Przerwa na potrzeby ukonstytuowania się poszczególnych stałych komisji Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwał w sprawach wyboru przewodniczącego Komisji Planu Budżetu Handlu i Usług. Punkt drugi. Wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. Punkt trzeci. Wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. Punkt czwarty, wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Punkt piąty, wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt szósty, w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej w Górowie-Iławeckim. Punkt siódmy, w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. I punkt ósmy, w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej w Górowie-Iławeckim. Punkt 10. Sprawy różne i 11. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tego? Do tych obrad i punkt porządku? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo są za, czyli porządek obrad jest przyjęty. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 68 sesji i pierwszej sesji Rady Miasta. Był do wglądu i jest. Czy Państwo mają jakieś uwagi do protokołu? Nie ma, nie słyszę. Więc przechodzimy do głosowania 68 protokołu, tak? Pani Róża jeszcze. Wszyscy jesteśmy za, czyli protokół z 68 sesji został przyjęty. Teraz głosujemy nad protokołem z pierwszej sesji Rady Miasta. Przechodzimy do głosowania. Jednogłośnie został przyjęty protokół z pierwszej sesji Rady Miasta. Czwarty punkt, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Tak w skrócie, sprawozdanie burmistrza miasta Górowo-Iławeckie za okres od 6 kwietnia do 26 maja 2024 roku. Słabo słychać. A w telewizji, dobrze, postaram się głośniej. Realizacja uchwał Rady Miasta. Wysoka Rada w tej kadencji podjęła dopiero dwie uchwały i obie zostały już zrealizowane. W związku z tym uchwał w trakcie realizacji brak. I z takich fajnych rzeczy 3 maja zostały po raz pierwszy bardzo w sposób uroczysty przeprowadzone obchody tego święta w naszym mieście. Ośrodek Kultury przygotował, podobnie jak na 11 listopada, pochód spod kościoła po uroczystej mszy pod ratusz. Tu bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Andrzejowi Kinalowi za reprezentowanie mnie na tej uroczystości. Zaśpiewał nasz nowy chór. Także myślę sobie, że w sposób bardzo fajny mieszkańcy włączyli się w obchody tego święta, za co serdecznie wszystkim dziękuję. Również obchodziliśmy Dzień Strażaka. To święto ze względu na jubileusz naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w jakimś sensie powtórzymy drugiego dnia Dni Górowa. Na stadionie odbędą się zawody strażackie i wówczas też będziemy mieli możliwość jakby szczególnego podziękowania naszym strażakom ochotnikom. I przy okazji Straży Pożarnej, jak już jesteśmy, to trwa procedura wydatkowania 1 000 000 złotych premii frekwencyjnej. Tak jak informowałem Radę w poprzedniej kadencji, tak jakby powtórzę tą informację w tej, 500 000 przeznaczone będzie na remonty bieżące w remizie. Generalnie zamierzamy, a konkretnie Straż Pożarna zamierza wymienić system grzewczy, zrobić trochę termomodernizacji tego obiektu, powiększyć drzwi wjazdowe. Być może uda się je nieco wysunąć, dlatego że te pieniądze nie bardzo mogą być wydatkowane na takie typowo budowlane inwestycje, ale na pewno poprawimy warunki wyjazdu naszych samochodów bojowych z remizem. Druga część tej dotacji będzie przeznaczona na zakup sprzętu i w ramach tego zakupu sprzętu dokupimy defibrylatory, które zostaną rozmieszczone w wymienianych już wcześniej punktach naszego miasta. Jesteśmy w kontakcie także z panem Bartkiem Hilmanowiczem, który prowadzi też szkolenia, jeśli chodzi o ratownictwo. Tu na pewno pomoże nam pan Tadeusz Pawluk, radny, ale włączą się w to też nasi strażacy ochotnicy, żeby mieszkańców miasta przeszkolić w używaniu tej infrastruktury, no ratującej życie, tak? Myślę sobie, że to jest bardzo dobry wydatek i forma podziękowania przez naszych strażaków dla mieszkańców, bo gdyby nie państwa frekwencja, to tego 1 000 000 na remizy byśmy nie dostali. Cały czas trwają prace inwestycyjne inwalidów wojennych i te wszystkie uliczki dookoła, jak państwo widzą, trwają wykopy. Ku ukończeniu zbliżają się prace, jeśli chodzi o instalację wodno-kanalizacyjną, instalację gazową. Myślę, że niedługo rozpocznie się tam wymiana nawierzchni i te prace przeniosą się na uliczki wokół Starego Miasta. Kończą się. Jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę albo ostatnich uzgodnień. Głównie jeśli chodzi o te uzgodnienia, to mamy problem z gazownią, dlatego że na terenie miasta sieci gazownicze położone są bardzo niedbale. No wiecie, jak to się kiedyś kładło, a teraz gazownia mówi, owszem, oni to poprawią, ale za 5 lat, jak chcemy robić inwestycje, a nas jakby terminy tutaj wiążą, to proszę włączyć te prace, jeśli chodzi o przebudowę gazociągów, do kosztów inwestycji. Trochę nie mamy wyjścia, więc musimy tak procedować, to tak, żeby państwo nie byli zdziwieni. Ulica Polna Nowa, myślę, że na Olsztyńskiej nam się uda tego uniknąć, ale będą to jakby no, pewne utrudnienia i dłuższa ta inwestycja będzie i jakieś tam koszty związane z przełożeniem tego gazociągu no, będziemy musieli ponieść, no bo niestety nie możemy czekać 5 lat, bo przepadnie dotacja na drogi. Tu mówimy tak o drodze pieszojezdnej, pieszo-rowerowej przy ulicy Olsztyńskiej, przy ulicy Lidzbarskiej, przebudowa nawierzchni, przebudowa nawierzchni na osiedlu Polna Nowa i ulica Zwycięstwa. Tu przetargi zostaną ogłoszone no, w terminie, czyli myślę, że do końca wakacji będziemy tutaj po przetargach. Rozpoczynamy procedurę wyborów Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów. Te uchwały podjęła na koniec kadencji poprzednia Rada i w tej chwili przystępujemy do realizacji tych uchwał.
to była moja decyzja, żeby nie łączyć jakby z tymi wyborami samorządowymi tych wyborów, żeby uniknąć chaosu, więc te wybory odbędą się w najbliższym czasie. Jeżeli radni są zainteresowani procedurą, to wszystko to Państwo znajdą na naszym BIP-ie. Trwają prace nad naszą zielenią. Jak zauważyliście, zostały dokonane nasadzenia kwiatów. W tej chwili no, zaczynają one już ładnie wyglądać. Trwa koszenie i tutaj no, prośba o cierpliwość, dlatego że to nie jest tak, że da się naraz całe miasto wykosić. To koszenie jest realizowane generalnie według takiego logicznego harmonogramu, czyli najpierw duże powierzchnie, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, a potem jakby realizujemy poszczególne życzenia. Natomiast no teraz mieliśmy komunię i trochę tego koszenia poszło przy blokach, ale jeżeli wspólnota zwracała się do nas z prośbą, bo jest komunia, no to staraliśmy się również zrealizować te prośby, na ile było to możliwe, tak? Z takich sympatycznych rzeczy gościliśmy delegację pod przewodnictwem WAMAKOP-u, czyli instytucji, która wdraża ekonomię społeczną w naszym regionie. Przyjechali do nas goście z Estonii i z Łotwy. Wizytowali naszą spółdzielnię socjalną, która jest już widoczna bardzo mocno na terenie województwa, ponieważ jest to instytucja, która generalnie jest w stanie się samo, praktycznie samofinansować. Nie trzeba jakby nieustannie wspierać. No myślę, że to zadziałało i no możemy się nią chwalić. W związku z tym taka wizyta studyjna w Górowie Ławeckim miała miejsce. Ukonstytuowały się władze regionalne i władze na poziomie województwa i na poziomie starostwa. Z każdym z tych organów jestem w stałym kontakcie z oczywistych względów. No i to tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pana burmistrza? Bardzo proszę. Panie burmistrzu, wspomniał pan o koszeniu. Ja rozumiem, że nie da się całego miasta naraz wykosić, ale prosiłbym o wykoszenie skrzyżowań. Konkretnie chodzi mi o ulicę Zwycięstwa tutaj przy dojeździe do Ronda oraz tutaj jak ścieżka rowerowa na ulicy Mickiewicza. Chociaż te skrzyżowania, nie? Nie mówię o całości, bo w tej chwili już jest trawa tak wysoka, wiadomo, nie wiadomo kiedy to przyjdzie kolejka na daną ulicę. Tyle, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeśli mogę, ulica B ma też wjazd na osiedle, jest bardzo wysoka trawa, to już się robi naprawdę niebezpiecznie, więc też prosiłbym w pierwszej kolejności, jeżeli można, dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie, nie słyszę, nie widzimy. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy, dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 rok. I tutaj poproszę panią skarbnik Edytę Jarmoluk o przedstawienie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Dokonanie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 476 919 zł i 64 grosze. O taką samą kwotę zwiększa się również wydatki. Budżet miasta po zmianach wynosi 42 298 870 zł i 87 groszy. To są nasze dochody. Nasze wydatki wynoszą 44 715 032 zł 87 groszy. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 656 760 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 412 603 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 346 799 zł. Zmiany po stronie dochodów przedstawiają się następująco. Na tą kwotę 476 919 zł i 64 grosze składa się złożony przez nas wniosek o dofinansowanie o wartości 306 190 zł. Decyzja, która przyszła do nas od wojewody w wysokości 729 zł i 64 grosze oraz o środki w wysokości 170 tysięcy na dofinansowanie programu Ciepłe Mieszkanie. Ta sama wartość jest po stronie wydatków, co już Państwu przedstawiałam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa ktoś ma jakieś pytania do pani skarbnik?
Nie, nie słyszę, nie widzę, więc przechodzimy do, ja przeczytam uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2024 roku. Uchwała nr 3/24 Rady Miasta Górowo-Łowieckie z dnia 27 maja 2024 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 rok o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miasta uchwala co następuje. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 476 919,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 476 919,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Budżet po zmianach wynosi dochody 42 298 870,87 zł i wydatki 44 715 032,87. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 656 760 zł. B. Wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 603 zł. I przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 346 799 zł. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania uchwały. Wszyscy Państwo jesteśmy za. Uchwała została przegłosowana. Teraz przechodzimy do punktu drugiego. Zasad otrzymywania diet przysługujących radnym Rady Miasta Górowo i Ławeckie w 2024 roku. Uchwała nr 2/4/2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 27 maja. W sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie artykułu 25 ustęp 4 ustęp 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i paragrafu 37 Statutu Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie
oraz ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, Rada Miasta Górowo-Jaworzno uchwala, co następuje. Radnemu przysługuje dieta miesięczna za udział w posiedzeniu sesji Rady Miasta Górowo-Jaworzno, stałej komisji, do której został powołany, doraźnej komisji powołanej przez Radę Miasta Górowo-Jaworzno. Dieta wypłacana jest jednorazowo po upływie miesiąca z zastrzeżeniem paragraf 2, a naliczana jest w oparciu o kwotę podstawy wynikającej z artykułu 25 ustawy 6 ustawy o samorządzie gminnym w wysokości. Przewodniczący Rady 100%, wiceprzewodniczący Rady 75%, przewodniczący stałej komisji Rady 75% i radny 65%. Podstawą do ustalenia diety są listy obecności podpisywane przez radnych biorących udział w sesji lub komisji. Za każdą nieobecność w posiedzeniach, do których radny został wybrany lub desygnowany, potrąca się 10% przysługującej diety, poza przypadkami delegowania radnego do czynności związanych z wykonywaniem mandatu. Punkt drugi. W przypadku nieobecności na wspólnych komisjach oraz posiedzeniach indywidualnych i sesji odbywających się tego samego dnia dokonuje się tylko jednego potrącenia. Traci moc uchwała nr 37/245/2021 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym Rady Miasta Górowo-Jaworzno. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy Państwo macie jakieś uwagi, zapytania? Tak. Ja mam taką prośbę, żeby podać to w kwotach, jak to będzie wyglądało, jeżeli Pani Skarbnik miałaby taką informację. Nie procentowo, tylko w kwotach. Ile będzie? Jak to będzie wyglądało? Dziękuję bardzo. To jest tak, proszę Państwa. O, to sobie ułożę. 100% to jest kwota 2147,31 zł. 75% to jest 1610,48 zł. A 65% to jest 1395,75 zł. To tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś zapytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. W związku z awarią techniczną proszę o przegłosowanie i za podniesieniem ręki. Jestem na ten. Wyniki przeczytam. Dobrze. Wynik głosowania. Za jest osób 11, przeciw jest osób, są 3 osoby przeciwko. Czyli został wniosek przegłosowany. Przechodzimy do następnego punktu. Ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta. Przedstawię Państwu, przeczytam Państwu uchwałę. Uchwała numer 2/5/2024 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 8 ust. 2 artykułu 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
oraz paragraf 3, punkt 1, paragraf 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 rok w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla burmistrza miasta Górowo-Iławeckie. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 4020 zł, dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów. Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Traci moc uchwała nr 2/3/2018 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje wynagrodzenie od 1 maja 2024 roku. Ja tutaj sobie pozwolę na początek uzasadnienie formalne co do uchwały w sprawie wynagrodzenia pana burmistrza i uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 8 ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrza, wójta należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zasady wynagradzania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego między innymi od liczby mieszkańców gminy. Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta burmistrza zgodnie z artykułem 38 ustęp 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę. Artykuł 36 ustęp 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych stwierdza burmistrzowi, prezydentowi, wójtowi, staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Natomiast zgodnie z paragrafem 6 wyżej wymienione rozporządzenia wysokość dodatku specjalnego przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia. Ustawodawca określił także maksymalny i minimalny poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 4 ustawy o pracownikach samorządowych minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 punkt 1 nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ustęp 1. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku osoby, o której mowa, także kwoty dodatku specjalnego. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 w związku z artykułem 37 ustęp 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru wójta, burmistrza, prezydenta nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej. To jest kwota 1789,42 zł. Określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. Warto dodać, burmistrz od 2010 roku sprawuje swoją funkcję i wynagrodzenie w tym okresie rosło stopniowo. Pracownikowi za dobrą pracę raczej podnosi się zarobki. O jakości pracy naszego burmistrza świadczy miejsce Górowa w czołówce krajowej w rankingach pozyskiwania środków zewnętrznych, co przekłada się na skalę inwestycji.
Podkreślić należy wzorową pracę pana burmistrza z Radą Miasta, którą potwierdzić mogą wszyscy radni poprzednich kadencji. Zawsze są konsultowane z nami ważne decyzje i na bieżąco jesteśmy informowani o zamierzeniach samorządu. Od 2010 roku pan burmistrz, w przeciwieństwie do większości samorządów, nie ma zastępcy. Samo to dało nam już oszczędności za te kilkanaście lat. Sprawuje także społecznie ważne funkcje w województwie. Prezes Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow, członek komitetu monitorującego fundusze europejskie dla Warmii i Mazur przy samorządzie województwa. Pan burmistrz pełni też funkcję koordynatora krajowego i pierwszego wiceprezydenta Międzynarodowej Sieci Miast Citaslow. Warto podkreślić, że nasze miasto nie ponosi kosztów tych funkcji, gdyż pokrywane są one ze stowarzyszenia, na czele których stoi pan burmistrz. Odpowiada tam zakończący się program rewitalizacji miasteczek Citaslow o wartości ponad 300 milionów złotych, z czego blisko 11 milionów zainwestowaliśmy już w nasze Górowo, Staw Gancarski, Dolina Młynówki, Ośrodek Kultury, Piwnice Ratuszowe. W najbliższym czasie rozpoczęte zostanie wdrażanie kolejnego programu, w ramach którego zagwarantowane mamy środki na remont przedszkola i budynku szkoły przy ulicy Sikorskiego. No, chcę też dodać, że w sąsiedniej gminie wynagrodzenie wójta wzrosło również w maksymalnej wysokości. Jeszcze może przeczytam państwu tutaj taki... No właśnie, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda tak pokrótce tylko, tak? Wcześniej to było w ten sposób, że wynagrodzenie zasadnicze w kwocie było 9 738 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3 150, dodatek specjalny w wysokości 30%, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 3 866 zł, dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów. Natomiast propozycja jest taka, że wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3 150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30%, czyli 4 020 zł i dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów. Czy ktoś z państwa chce zająć głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. A przepraszam bardzo, pan radny wyszedł. Coś się wydarzyło może. Może ogłoszę na chwilę przerwę, dobrze? O, przepraszam, już nie, już. Jeszcze raz zapytam, czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi, jakieś pytania dotyczące uchwały? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Już mamy wynik głosowania. 10 osób jest za, 2 osoby są przeciwko i 2 osoby się wstrzymały. Tą decyzję została przegłosowana. I przechodzimy do następnego punktu. Zgłoszenie poszczególnych radnych do składów stałych Komisji Rady Miasta Górowo i Oweckie. Wpłynęły dwa pisma od przewodniczących klubu radnych z kandydaturami do komisji. I musimy podjąć uchwałę w sprawie przedmiotu działania i składów komisji osobowych i komisji stałych Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Nie wiem, czy teraz mam przeczytać ten skład osobowy, czy przerwę musimy. Teraz przeczytam, dobrze. Przeczytam państwu uchwałę, która jest proponowana. Który wybierze ze swojej obrony przewodniczący? Tak.
Najpierw przeczytam uchwałę w sprawie składu komisji, a potem ogłosimy chwilową przerwę i wybierzemy przewodniczących komisji. Uchwała nr 2 /6/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 oraz artykułu 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Ustala się przedmiot działania i składy osobowe następujących komisji Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Komisja Planu, Budżetu, Handlu i Usług, działająca w zakresie spraw planowania gospodarczego, przestrzennego, budżetu i finansów, handlu, drobnej wytwórczości i usług. I tak, pan Łukasz Rochuń, pan Marek Rabczuk, Grażyna Katarzyna Sawicz, pan Andrzej Kinal, pani Lucyna Długokęcka i pan Zbigniew Wodnicki. Druga Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, działająca w zakresie spraw gospodarki mieszkaniowej, budownictwa, inwestycji, rozbudowy, utrzymania urządzeń komunalnych, budowy, utrzymania dróg, ochrony środowiska, przestrzegania prawa przez obywateli, instytucje i urzędy na obszarze działania Rady, ochrony mienia, porządki i estetyki miasta. I tak, pan Jan Ciżman, pan Arkadiusz Tobisz, pan Andrzej Kinal, pan Zbigniew Szlejer, pani Alina Rumbuć i pan Kamil Bachanowicz. Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, działające w zakresie spraw wychowania, kształcenia, funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rekreacji, wypoczynku, socjalno-bytowych, sportu. Alina Wierzbowska, pani Róża Mizerakowska, pan Tadeusz Pawluk, pani Lucyna Długokęcka, pan Kamil Bachanowicz. Komisja rewizyjna działającą w zakresie spraw kontroli działalności burmistrza i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych. Pan Marek Rabczuk, pani Alina Wierzbowska, pani Róża Mizerakowska, pan Jan Ciżman, pan Zbigniew Wodnicki, pan Robert Wiśniowski i pan Zbigniew Szlejer. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, działającą w zakresie spraw rozpatrywania skarg, wniosków i petycji składanych do Rady Miasta. Pan Robert Wiśniowski, pan Arkadiusz Tobisz, pan Pawluk, Tadeusz Pawluk, pani Alina Rumbuć, pan Łukasz Rochuń. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania do uchwały? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowań. Nie, przerwę. Ale przerwę to na przewodniczących. Na przewodniczących. Musimy przegłosować. Przegłosować musimy. Głosujemy. Kto z państwa jest za? Wynik głosowania wygląda: 14 osób za, czyli uchwała wchodzi w życie. Teraz proszę państwa, chcę ogłosić przerwę na potrzeby ukonstytuowania się poszczególnych stałych komisji Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Tak? Bardzo proszę o, nie określę tego czasowo, bo w zależności od tego, jak ustali. Witam państwa serdecznie i przechodzimy do podjęcia kolejnych uchwał. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy punkt. Wyboru przewodniczącego Komisji Planu, Budżetu, Handlu i Usług. I tak proszę o... A może ja przeczytam może najpierw. A nie, 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 przepraszam. Przepraszam bardzo. Kto z państwa zaproponuje kandydaturę z Komisji Planu, Budżetu i Handlu? Proszę bardzo. Ja proponuję Łukasza Rochunia. Pana Łukasza Rochunia, dobrze. Przeczytam uchwałę nr 2 /7/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 maja 2024 rok w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Planu, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 20 Statutu Gminy Miejskiej Górowo-Iławeckie
Uchwała nr 6/40/2019 rok Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 marca 2019 roku Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Na przewodniczącego Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług został wybrany pan Łukasz Rochuń. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Pan Jan Ciszman jeszcze. To bardzo proszę o przegłosowanie za podstawie podniesienia ręki. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Weź tu Łukasz. Dobrze. Przechodzimy teraz do wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Kto z Państwa zgłasza kandydaturę? Zgłaszam pana Jana Ciszman. Pana Jana Ciszman. W związku z tym odczytam uchwałę numer 2/8 i... A przepraszam bardzo, czy pan jeszcze przewodniczący wyraża zgodę? Dziękuję. Uchwała nr 2/8/2024 rok Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 maja 2024 rok w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 20 Statutu Gminy Miejskiej Górowo-Iławeckie uchwała nr 6/40/2019 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 marca 2019 roku Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa został wybrany pan Jan Ciszman. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przegłosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Proszę o propozycję. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej rekomenduje na przewodniczącą komisji panią Alinę Wierzbowską. Dobrze. Czy pani przewodnicząca wyraża zgodę? Dobrze. Przechodzimy zatem do podjęcia uchwały. Przeczytam państwu. Uchwała nr 2/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 609, w związku z paragrafem 20 Statutu Gminy Miejskiej Górowo-Iławeckie, uchwała nr 6/40/2019 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 marca 2019 roku. Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej została wybrana pani Alina Wierzbowska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie.
Zbyszku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz przechodzimy do głosowania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Jaworzno. Bardzo proszę o kandydaturę. Komisja Rewizyjna proponuje pana Marka Rabczuka na przewodniczącego owej komisji. Czy pan przewodniczący wyraża zgodę? Dobrze. Przechodzimy, ja przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2/10/2024 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Jaworzno. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609, w związku z paragrafem 20 Statutu Gminy Miejskiej Górowo-Jaworzno, uchwała nr 6/40/2019 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 27 marca 2019 roku. Rada Miasta Górowo-Jaworzno uchwala, co następuje. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany pan Marek Rabczuk. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przegłosowanie. To bardzo proszę. Ala i Zbyszek jeszcze. Zbyszku jeszcze? O, już dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo-Jaworzno. Bardzo proszę o kandydaturę. Na przewodniczącego tej komisji proponuję pana radnego Roberta Wiśniowskiego. Panie przewodniczący, czy pan wyraża zgodę? Dobrze. Zatem przechodzę do przeczytania uchwały. Uchwała nr 2/11/2024 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo-Jaworzno. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609, w związku z paragrafem 20 Statutu Gminy Miejskiej Górowo-Jaworzno, uchwała nr 6/40/2019 Rady Miasta Górowo-Jaworzno z dnia 27 marca 2019 roku Rada Miasta Górowo-Jaworzno uchwala, co następuje. Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany pan Robert Wiśniowski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przegłosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli już mamy przewodniczących. Bardzo dobrze. A jeszcze przepraszam bardzo, jeszcze w sprawie wyboru Komisji Planu Budżetu i Handlu. Jeszcze nie, to było, to ja mam, przepraszam bardzo, jakieś mam zaspędzenie. No właśnie, ktoś mi tu podłożył. Dobrze. Teraz przechodzimy do następnych uchwał. Jest to uchwała numer 6. Uchwała, przeczytam państwu, uchwała numer, no właśnie, jaki to jest numer, to jest 20? 67. 67, dobrze. Przepraszam państwa bardzo. Uchwała numer 67/2024 rok Rady Miasta Górowo-Jaworzno, no właśnie, LX. Nowy numer, uchwała na 12. To przepraszam, muszę tutaj... Pani przewodnicząca ma taki numer. No właśnie, tak, dlatego tak czytam. Przepraszam bardzo. Dobrze.
Uchwała nr 2/12/24 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 40, artykuł 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz artykuł 221-250 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo-Iławeckie wyraża zgodę na udzielenie dotacji celowej na rzecz parafii prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim w wysokości 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków, wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim. Punkt drugi. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górowo Iławeckie a parafią prawosławną pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytania, uwagi? Nie widzę, więc przechodzimy do przegłosowania uchwały. A ten drugi punkt to będzie? 3, 13, 2, 13, 20. Andrzej, bardzo proszę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz mamy projekt uchwały następnej. Przeczytam Państwu. Uchwała nr 2/13/2024 w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz artykuł 221 i 250 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo-Iławeckie wyraża zgodę na udzielenie dotacji celowej na rzecz parafii grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim w wysokości 388 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górowo-Iławeckie a parafią grekokatolicką pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, czy ktoś ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy jeszcze do
jednej uchwały. Uchwała numer 2, łamane na 14, łamane na 2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz artykuł 221-250 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na udzielenie dotacji celowej na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie i Ławeckim w wysokości 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu odbudowy zabytków, czyli prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków organów w Kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie i Ławeckim. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Miejską Górowo i Ławeckie, a parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie i Ławeckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie słyszę. Przechodzimy zatem do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i tym sposobem przechodzimy do spraw różnych. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa ma zapytania? Proszę bardzo, pan Kamil Bachanowicz. Ja mam taką jedną sprawę, powrócę tutaj do tych koszenia traw i mam taką prośbę, jeżeli tam gdzie jest wskazane, to jak najbardziej, żeby te trawy kocić, natomiast tam, gdzie nie jest wskazane, mam tutaj na myśli takie duże pola, łąki, kąpielisko, to żeby tam tej trawy nie kosić. Tam żyją sobie takie małe żyjątka, owady. Ta trawa też wpływa na utrzymanie wilgotności i żeby tam tych traw nie kosić. To są zgłoszenia tutaj mieszkańców naszych i to jest pierwsza sprawa. Tak, jasne. Woli wyjaśnienia, jeśli chodzi o kąpielisko, to mamy obszary, które musimy kosić ze względu na bezpieczeństwo zbiornika. Ten cały jakby przedpole tamy, powiedzmy, no to generalnie mamy obowiązek kości, dosyć często musimy monitorować tam dokładnie, czy tam nie ma za dużo wody, nie? Natomiast tam, gdzie się da nie kosić, staramy się nie kosić. Czyli na przykład Dolina Rzeki Młynówki będzie koszona jedynie po obu stronach ścieżki, a cała reszta zostaje tak jak że tak powiem, na żywca. Czasami, i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak człowiek wsiądzie w ciągnik, to trudno mu się powstrzymać i pojedzie za daleko, bo na przykład od strony rzeki i ścieżki na stare kąpielisko, w stronę osiedla Bema, mieliśmy posadzoną łąkę kwietną i mam nadzieję, że nie skosili. Jak szedłem do teściów wczoraj, to nie popatrzyłem, przyjrzę się. Skosili. No. Słuchajcie, no życie, no, pojechał ciągnikiem, się nie zatrzymał, ale generalnie staramy się ograniczać tam, gdzie nie trzeba, nie kosić, nie? Dziękuję. Ze względu na tą suszę. Proszę bardzo. Jeszcze jedna taka informacja, chciałbym poinformować, że został założony klub radnych naszemu miastu, który się nazywa, i w skład tego klubu radnych wchodzą Kamil Bachanowicz jako przewodniczący, Zbigniew Szlejer, Lucyna Długokęcka, Zbigniew Wodnicki i Alina Rumuć. Bardzo dziękuję. No proszę bardzo, proszę Zbigniew Szlejer. Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo nie ma pana Edwarda, na ulicy Przemysłowej. Tam już od 3 tygodni stoi pachołek taki na studzience, na kratce ściekowej. Ponoć kratka się rusza. Jak długo będzie jeszcze stał? Dzięki.
Też zwróciłem uwagę, że stoi. Bardzo proszę, panie. Ja też bardziej tak do pana Edwarda Drymucha. Interesuje mnie budynek na Obrońców Pokoju, ten, który jest ogrodzony i się rozsypuje. Czy tam są poczynione jakieś kroki? Jakby informacje na bieżąco mogę udzielić. Tam są dwa budynki, tak? Mówimy o, jeden jest po pani Wilkowej, kupiony przez właściciela prywatnego i on jest w miarę zabezpieczony, ale też szału nie ma. Moim zdaniem tam też będzie za chwilę kłopot. I mamy budynek też kupiony przez właściciela prywatnego. Myśmy wielokrotnie się kontaktowali z tym panem i formalnie i nieformalnie. Nie było odzewu i ostatecznie zawiadomiliśmy nadzór budowlany i tam jest pełna procedura, tak? Zajął się tym budynkiem nadzór budowlany, konserwator zabytku i prokuratura. Po interwencjach tych organów zostało to zabezpieczone. Ale tak jak żeby jasno wybrzmiało, myśmy wielokrotnie prosili, żeby właściciel zabezpieczył ten budynek, dlatego że no, on zagrażał po prostu życiu mieszkańców. Nie? Na dzisiaj on jest zabezpieczony, ale w naszej ocenie chyba nie do końca tak, nie do końca wystarczającym stopniu. Mamy korespondencję zarówno z nadzoru budowlanego, od konserwatora zabytków i od prokuratury. Także no, jest to kłopot, tak? Budynek kupiony przez właściciela prywatnego w obszarze Starego Miasta. Ja przypomnę, że tutaj na ulicy Obrońców Pokoju, naprzeciwko dawnego PKO stała kamienica. Myśmy ją rozbierali 10 lat, tak? Dlatego że konserwator zabytku nie chciał wydać pozwolenia. Ona była też częściowo prywatna, częściowo miejska, więc jakby skomplikowana struktura własnościowa. Nasza korespondencja trzykrotnie oparła się o ministra kultury, który ostatecznie wydał decyzję pozytywną i mogliśmy to rozebrać. Nie? Jeszcze pan Zbigniew Szyja. Panie burmistrzu, jak jesteśmy jeszcze przy tych właśnie budynkach rozwalających się na ulicy Lizbarskiej. Wie pan, gdzie to jest pewnie? Jest taka ścieżka do góry tam, do państwa. Tam się kiedyś paliło i tak dalej. Tam grozi też, ta ściana się tak wypaczyła w stronę, no RODO jest, nie wiem czy tu używać nazwisk, nie, ale wie pan, o co chodzi. To jest za mostkiem tym tutaj, za drugim mostkiem w prawo, troszeczkę wyżej tam. Tam, słuchajcie, parę lat temu też podejmowaliśmy interwencję u właściciela budynku. Ja sobie to dopiszę do listy i spróbujemy jeszcze na razie skontaktować z właścicielami albo osobami, które jakby wchodzą w masę spadkową. Nie wiem, jaki jest tam stan prawny. Jest problem, nie? Na pewno jest problem. No jest problem, patrząc na ten budynek, bo ja go oglądałem niedawno. Ale można coś w tym kierunku robić, nie? Żeby to właśnie... To najpierw spróbujemy się skontaktować nieformalnie. Dobrze, dziękuję. Ja, bardzo proszę, pan Marek Rabczuk. Chciałbym poinformować, że powołano również klub radnych pod nazwą Obywatele, w skład którego wchodzą Marek Rabczuk jako przewodniczący klubu, Jan Ciżman, Andrzej Kinal, Róża Anna Mizrakowska, Tadeusz Pawluk, Łukasz Rochun, Grażyna Katarzyna Sawicz, Arkadiusz Tobisz, Alina Janina Wierzbowska. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Proszę bardzo, pan Zbigniew Podnicki. Ja mam pytanie w związku z tym, że widzę, że jest pani mecenas, to mam zapytanie, bo takie proponowałem zmiany do umowy użyczenia, a to dokładnie chodzi o takie szczegóły związane na przykład z konkretnym tutaj paragrafem 1.7 i dodatkowy tam był 8. Wszelkie uwagi zostaną przesłane mailem do pani Sylwii i ona przyłoży. Aha, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam też prośbę i zapytanie. Panie burmistrzu, zgłosili się do mnie pracownicy poczty z wielką prośbą, żeby wystosować pismo w imieniu tutaj nas wszystkich, myślę, i mieszkańców, żeby ta poczta nie została zlikwidowana. Podobno już 1 czerwca miała zostać zamknięta. Podobno sąsiednia gmina już pismo wystosowała do Warszawy, bo Olsztyn jak gdyby jest za tym, żeby tą pocztę jednak zamknąć. Więc my bardzo, bardzo prosimy, bo żeby nie powtórzyła się sytuacja jak z poradnią Kach, że też już miało jej nie być, a jednak została i to jest cudowne. Natomiast no, mamy prośbę, żeby jakoś zrobić my tu jako właśnie, tak? Pani przewodnicząca informuje, że pismo zostało wystosowane od miasta, no myślę, że już tam kilka tygodni, 2 tygodnie, 3 tygodnie temu. Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie formalne, bo tak naprawdę wiemy z plotek, tak? No, mają likwidować, nie likwidować, więc poprosiliśmy o informację, czy rzeczywiście takie plany są. Odpowiedź do nas nie wróciła, ale jeszcze możemy dodatkowo wystosować pismo z apelem. Bardzo proszę. Dobra, okej. Okay. No, bardzo, tak. To ważna sprawa dla nas, uważam, żeby... Ja rozumiem, że możemy też w imieniu Rady Miasta, tak?
Tak, podpiszemy, oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Koszenie. Pomalutku, spokojnie, będzie wykoszone, a jak nie, to będą przyczółki dla pszczółek. Dla pszczółek. Proszę Państwa, dziękuję bardzo i ogłaszam zamknięcie obrad sesji.